Moje drogie panie, znamy już mniej więcej trendy, jeśli chodzi o make-up sylwestrowy, a teraz przyszła oczywiście kolejna stylizacja sylwestrowa, czyli jaką kreację należy wybrać na tą jedyną noc w roku. Ze mną pani Lena Tomczak, witam bardzo serdecznie z Fabryki Stylu. Dzisiaj dużo kreacji sylwestrowych trafiło do nas do studia. Jakie są te trendy, jeśli chodzi o stylizacje sylwestrowe? Też możemy poszaleć, tak jak w makijażu? Oj, poszaleć możemy i to jest bardzo, bardzo wskazane. Generalnie trendy, to co nam się podoba, tak? Cekiny, złota, fiolety, kobalt, to wszystko jest dozwolone. Nie ma jakiegoś, nie wiem, jednej reguły, która by obowiązywała. Także możemy sobie zaszaleć. Możemy zaszaleć ze wszystkim. Wobec tego przejdźmy do tych kreacji, które tutaj dzisiaj widzimy. Może zaczniemy sobie od tej czarnej. Tutaj raczej kreacja młodzieżowa bardziej. Młodzieżowa, tak. Cekiny, błyszczący materiał. Jak najbardziej i do klubu, i na prywatkę. Nada się. Czy poleciłaby pani jeszcze jakiś fajny naszyjnik? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej można tutaj pójść z naszyjnikiem i to dość sporym. Jakaś torebeczka. Można poszaleć ze względu na to, że ta góra jest bardzo odsłonięta, prawda? Szyja będzie na pewno na widoku, także jak najbardiej duży naszyjnik jest wskazany. I tutaj falbanki, które mam wrażenie, że cały czas też są modne, prawda? Tak. I tak, kolor przepiękny. I kolor, tak. No tutaj raczej coś delikatnego na ręce, kolczyki i tyle. Taka bardziej klasyczna, spokojna stylizacja. Bardziej klasyk. No i tutaj już totalne szaleństwo. Tak jest. Czyli oczywiście cekiny, pewnie najmodniejsze, jeśli chodzi o noc sylwestrową, o karnawał. Też taka króciutka sukienka. Pewnie też dla młodszej osoby. Dla młodszej osoby, zdecydowanie odważnej, tak? I tutaj no niczego już więcej nam nie brakuje, tak? Oprócz właściwie nie potrzeba żadnej biżuterii, prawda? Jest kreacja sama w sobie na tyle bogata, że nie musimy więcej szaleć. Dobrze, to są nasze stylizacje na manekinach, ale mamy o wiele więcej jeszcze na wieszaku. To może zaczniemy sobie od tej strony, ja będę pokazywać. No tutaj już bardziej takie delikatniejsze koronki, które też jak najbardziej ze skórzanymi spodniami można to połączyć i też będzie fantastycznie wyglądało. Czyli koronki jak najbardziej, nadal w modzie. Tak jest. Super, dodajemy, tak jak pani Lena mówiła, skórzane spodnie, to już nam daje taki bardziej drapieżny look. Czy tą kurteczkę na przykład też możemy dołączyć? Tak, jak najbardziej możemy ją dołączyć. Możemy ją również połączyć z taką bluzeczką. I możemy pójść sobie do klubu ze spokojem. Super, czyli taki bardziej klubowy. Klubowy. Nie balowy, a właśnie klubowy, sylwestrowy. Tutaj dalej w dalszym ciągu koronki. Koronka, bardzo fajna też taka tuniczka, dłuższa bluzka, tak jest. Sukienka. Tak jest, też można ją właśnie z leggingsami, ze skórą połączyć, też będzie fantastycznie wyglądała i będzie można błyszczeć. Super, bardzo fajnie. I tutaj kolejne cekiny. Cekiny, które bardzo są modne i kolor złoty, tak? Kolor czyli czarny i złoty się pojawia. Czyli bardzo fajne takie połączenie złota i czerni, które jest. Proszę zobaczyć, jak fajnie te cekiny się mienią. Super. Na pewno na parkiecie każdy nas zauważy, założymy taką kreację sylwestrową. Super, bardzo fajnie. I kolejna sukienka, którą tutaj widzę, skórzana. Tak. Do tej sukienki można dołożyć ze spokojem. Takie bolereczko z cekinami. I też możemy już pójść sobie na Sylwestra. Super, bardzo fajnie. Ta sukienka też cała skórzana nie jest, bo po bokach ma wstawki, czarne wstawki z takiego materiału. Bardzo, bardzo fajna i wygodna. I mam wrażenie, że też wyszczupla. Po pierwsze, że jest to czarny kolor, czyli czarny zawsze wyszczupla i ma te fajne wstawki po boku, które jeszcze dodatkowo nas wyszczuplają. Czarny jest bardzo bezpiecznym kolorem, który po prostu da nam taką bazę bezpieczeństwa, że wszystko nam wyjdzie. Super. I tutaj kolejna. No tu mamy tuniczkę, pantereczkę.
też można ją fajnie zestawić z jakimiś rurkami, leggingsami i też będziemy fajnie wyglądały. Mhm. Te wszystkie motywy zwierzęce, prawda, się tak, pojawiają tak. Właściwie w trendach letnich cały czas obowiązywały i mam wrażenie, że tutaj zimą jak najbardziej można sobie jeszcze na takie trendy pozwolić. I tutaj coś bardziej stonowanego, klasycznego. Tak, do klasycznych spodni, spódniczki. Także sądzę, że pani seniorka dobrze by się czuła w takiej bluzeczce i elegancko będzie wyglądała. Przy tym, że jest bardzo gładka, można wtedy dodać też jakąś fajną ozdobę. Na szyjnik. Super, bardzo fajnie. Zaglądamy, co jeszcze mamy dzisiaj tutaj na naszym wieszaku. I kolejna bluzka w takich kolorach różowych. Różowych, też dość modnych, zdecydowanych. No, myślę, że młode osoby bardzo, bardzo chętnie przybiorą właśnie postać taką odważną i zdecydowaną, tak? Bardzo fajnie, również pojawiają się cekiny, czyli ten fajny, modny element. I tutaj sukienka. No tu już bardziej taka elegancka jak również i ta. Tutaj dobra pozycja, możemy... bardziej może na taki bal sylwestrowy, tak? Dokładnie. Nie tyle do klubu, czy... Dokładnie, co już na takie poważniejsze, że tak powiem, wyjście. Super, bardzo fajna sukienka, szczególnie ta czarno-biała mi się bardzo, bardzo podoba. I tutaj kolejna sukienka w takim kolorze, no, kremowym można powiedzieć. Bardzo ciekawa faktura, tutaj spięta, na dole taka bombeczka. Też na pewno można coś fajnego na założyć górę, na szyję, oczywiście, żeby bo... tutaj pasowało. Jakieś czarne elementy. I też będzie bardzo elegancka. Zastanawiam się, do jakiej karnacji. Myślę, że taka jasna sukienka to bardziej do brunetki będzie do brunetki, pasować. Zdecydowanie. Super, bardzo fajnie. I kolejna sukienka, tak jak pani wcześniej wspomniała, czarny, tu czyli kolor, króluje. Który właściwie zawsze króluje. Dokładnie. Na parkietach, prawda? Jest taki ponadczasowy, do wszystkiego zawsze nam tak pasuje, jest. Do każdej biżuterii. Także super sukienka, no tu, na dokładnie. Każdą okazję. Tu możemy wiele, wiele dodatków już użyć, tak? Bo i błyszczącą złotą torebkę możemy dołożyć do tego, możemy po prostu poszaleć z dodatkami i z makijażem i nie będzie to tak jakby się gryzło z całością, nie będzie tego za dużo, bo tutaj przesada też jest niewskazana. Złotą torebkę, gdyby mogła pani ją pokazać, to będziemy mieli fajny obraz. Będzie fajnie pasowało do tego na przykład tak jakieś złote kolczyki i wtedy fajnie sylwestrowo od razu wyglądamy. I ta kreacja, dokładnie, która jest taka zwykła, nagle nabiera fajnych kształtów. I kolejna. No to już taka też klasyczna, też można złota dodać do niej, można dodać też czerwień, która będzie bardzo fajnie wyglądała. Czyli możemy się tu wtedy pobawić z tymi kolorami tak, jak najbardziej. Tak, przy zwykłych sukienkach czarnych jak najbardziej. I tutaj taka klasyczna biała bluzka. Z czym możemy połączyć taką białą bluzeczkę? No generalnie najbardziej odpowiadającą rzeczą do tej bluzeczki byłyby klasyczne spodnie, proste. I wtedy będzie wyglądała elegancko. Dopasowane. Takie troszeczkę a la leggingsy. Dokładnie. Bo jest to też taka dłuższa bluzka, tak, prawda? Nie tak, taka tak. Bardziej koszulowa. Także już właściwie może nam służyć jako taka tunika. Dokładnie. Super, bardzo fajnie. Czyli podsumowując, trendy nie są tyle ważne, co po prostu musimy się dobrze czuć w naszej i dobrze wyglądać i przede wszystkim wygodnie. Wygodnie. Bo w momencie, kiedy będzie nam niewygodnie, zabawa będzie nieudana. A wiadomo, że każdy z tak. nas chce szaleć do białego rana, prawda? Super, dziękuję serdecznie. Proszę pani bardzo. Leno, za dzisiejsze spotkanie. Moi drodzy Państwa, już teraz zapraszam na króciutką przerwę muzyczną. Za chwilę powracamy.